Kochani, będziemy zaczynać nasze spotkanie. Będziemy za chwileczkę wielbić Boga. Mamy nowy rok. Ci z Was, którzy byliście na spotkaniu sylwestrowo-noworocznym, to razem witaliśmy ten nowy rok. My mieliśmy ten przywilej być teraz znowu w kilku kolejnych naszych kościołach, więc ja wierzę, że nowy rok wszędzie, tutaj, w innych miejscach, w których funkcjonujemy, jest czymś, co rozpoczyna nowe rzeczy w nas. Nie tylko rzeczy się będą nowe zaczynać w Polsce, na świecie, ale one się będą się jakieś nowe rzeczy w nas zaczynać, więc ja mam taką prośbę, żebyś wtedy, kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, to był w tej świadomości, że rzeczy nowe, one mogą być zupełnie nieznane dla Ciebie, ale rzecz nieznana nie oznacza, że to jest rzecz zła. Ja kocham rzeczy nieznane. Słowo Boże mówi, że sprawą królów jest rzeczy badać. Ja bym chciał, żebyśmy weszli w ten nowy rok z taką otwartością na rzeczy nowe. Na rzeczy nowe w różnych dziedzinach. Żebyśmy byli otwarci i gotowi na nie. Żebyśmy powiedzieli, Boże, nie musimy tego kontrolować. To nie musi być nam znane. Ogromna przestrzeń jest nieznana ludziom. Widzicie, mnie osobiście inspiruje to, że poznaję rzeczy zupełnie nowe. Absolutnie nowe. Ja na przykład nie boję się nowych rzeczy. Dla mnie nowe rzeczy są ciekawymi rzeczami. Ja wiem, że kiedy wchodzę w nowe rzeczy, to wchodzę w coś, co przyniesie mi zupełnie nową formę sukcesu. Zupełnie nową formę. Formę nieznaną. Zupełnie nieznaną. Słowo Boże mówi, powody grożą duszy mojej. Tak się modli Dawid. Ugrzązłem w głębokim płocie i nie mam oparcia dla nóg. Wiecie, ten człowiek był ciągle pociągany do rzeczy nowych. Dawid non-stop był pociągany do rzeczy nowych. Jak śledzicie jego życie, to widzicie, że on wyszedł z takiego miejsca, że jakby miesiąc po miesiącu i rok po roku wchodził w rzeczy nowe. Czy on miał trudności? Miał, tam było wiele różnych trudności. On się modli, w pewnym momencie mówi, powody grożą duszy mojej. Wody są tutaj symbolem świata, a nogi moje ugrzęzły w błocie głębokim. Wiecie, błoto to jest symbol mieszanki ciała i świata. To jest ciało poddane światu, to jest błoto. Wiecie, Dawid, on był blokowany, ponieważ on przesuwał się do przodu, a zarówno cały system diabelski, jak i jego cielesność napierały na niego i go blokowały. Rozumiecie? Ale on się modlił i mówił, Boże, ja nie zgadzam się na trwanie w tej stagnacji, ja się temu nie poddam, ja przejdę dalej, ja ruszę dalej. To jest nieważne, że w tej chwili ja jestem zablokowany w czymś. Wiecie, ja mam coś takiego, że ja się bardzo dobrze czuję w kryzysie. Kryzys mnie nakręca. Ja uważam, że w ogóle jak dochodzisz do miejsca, że cię kryzys nakręca, to znaczy, że albo jesteś całkowicie psychopatą już, albo w ogóle twój stan uświęcenia zaczyna mega wzrastać. No ale czytam w Biblii takie rzeczy, na przykład cieszcie się z różnych problemów. No i, prawda, co to jest za tekst? No, cieszcie się z problemów. Cieszmy się z sukcesów, to jest logiczne. Ale Bóg nie mówi cieszcie się z sukcesów, powiem więcej. On jak ludzie jego odnosili sukcesy, to on mówi w ogóle nie spinajcie się na tym, zapomnijcie, idźcie dalej. Oni tam wskrzeszają z martwych, uzdrawiają, wypędzają demony. Jezus mówi, okej, w porządku, ale zapomnijcie. Cieszcie się w ogóle czymś innym.
Cieszcie się tym, że imiona wasze są w niebie zapisane. Znaczy Bóg mówi, sukces jest dla ciebie normą. W ogóle nie rozkręcaj się w radości swojej nad sukcesem. Bo sukces jest normą. Sukces to norma. My jesteśmy skazani na sukces. Wiesz, o co tu chodzi? Ty masz sukces wpisany w swoją historię. Bo od kiedy poznałeś Jezusa, jesteś człowiekiem, który stał się obywatelem nieba, po pierwsze, a po drugie, tutaj na ziemi jesteś królem, więc w czym sprawa? Rozumiesz? Jesteś królem. Jesteś obywatelem nieba w perspektywie wieczności i królem tutaj na ziemi. To jest sukces absolutny. Absolutny sukces. A więc Bóg mówi się do ciebie, nie skacz w górę z tego powodu, że ty sukces masz, bo to jest norma. Tak jak normą jest to, że masz płuca, trzustkę, wątrobę, takie tam różne rzeczy, to też masz sukces. Ale chcę cię doprowadzić do miejsca, w którym w kryzysie będziesz pływał jak ryba w wodzie. Że przyjdzie kryza, to będziesz, halleluja! Ale power! Ktoś powie, z czego ty się cieszysz? Z czego się cieszę? Bo wody na mnie nacierają i krzęsną nogi w błocie. To mnie kręci. To mnie kręci. Dlaczego? Bo kiedy przez to przejdę, tak? To zostawię po sobie potężny rytm historii. Zostawię pasmo Chrystusa. Jest nowy czas. Nowe rzeczy. Oto wszystko czynię nowym. Kocham stawać przed ludźmi, którzy mówią, Pan powinien wisieć. A ja mówię, bardzo mi miło. Przykro mi, że nie spełniam Pańskich pragnień. Wiecie, dlaczego tak mogę mówić? Ponieważ jestem oswojony. Jestem oswojony z Bogiem już. Oswojony z Bogiem. Rzeczy nowe są przed Tobą. Nowe. Nie nowe według ciała, nie nowe według świata, ale nowe według Ducha. Według Ducha. Rzeczy nowe. Rzeczy nowe. Nie religijne, nie społeczne. Rozumiecie? Nie humanistyczne. Nowe rzeczy Ducha. I nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie rozpoznajesz tej nowości i troszkę boisz się tego wewnątrz, tak? To nie przejmuj się tym. Kiedy będziesz wielbił Boga z Was, powiedz, Ojcze, ja dzisiaj poddaję się Tobie. Ja poddaję się Tobie. Ja porzucam wszystko to, co mnie blokuje. Biorę autorytet nad wodami, które mnie zalewają. Biorę autorytet nad błotem, w którym krzęznę. Biorę autorytet nad każdą stagnacją. Przez wiarę ustanawiam rzeczy nowe. Tak jak ten świat ustanowił ten rok nowym, tak ja ustanawiam nową przestrzeń teraz w Boże. Nową przestrzeń w moim życiu. Po prostu sięgnij po to dziś. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, czcimy Twoje potężne imię. Ojcze, dziękujemy Tobie, że w Twoim imieniu, Jezus, mamy życie, mamy światło, że w Twoim imieniu, Jezus, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, a każdy kryzys staje się w konsekwencji sukcesem. Ty jesteś potężnym Bogiem życia. Ty nigdy się nie spóźniasz. Ty nie jesteś ten, który w jakikolwiek sposób przyspiesza, bo Ty jesteś stały, Ty jesteś niezmienny i kiedy jesteśmy w Twoim ręku, to jesteśmy zwycięzcami 24 godziny na dobę. Uwielbiamy Cię za niebo, uwielbiamy Cię za królowanie tu na ziemi, uwielbiamy Cię potężny Panie za łaskę, za niezasłużoną przychylność, którą masz dla nas, za to, że nie musimy zapracować na nic, że nie musimy zasłużyć na nic, że nie musimy się spinać, że nie potrzebujemy, można się spinać! Holy Spirit, uwielbiamy Cię!
się objął Pan. Do Ciebie należymy, Jeszu, do Ciebie należymy. Hato korona moso, to lera moso, el rene besante, el rene meszek, el rene meso. Ono korona moso, machita mona de reszara, hovasa, talara na masę. Potężnym Bogiem jesteś Ty, potężnym Bogiem jesteś Ty, potężnym.
Męczysz się z agresją. Męczysz się z agresją i nie umiesz sobie z tym poradzić. Choć wszechmogący Bóg mieszka w tobie, to od lat nie umiesz poradzić sobie z agresją. Wyjdź teraz, Bóg cię uwolni. Bóg uwolni cię od agresji. Nie radzisz sobie z agresją. Nie radzisz sobie z agresją. Wyjdź, to jest do ciebie. Królestwo Boże nie jest dla tych, którzy rozkminiają, ale dla tych, którzy wierzą. Nasz problem z agresją jest więcej ludzi niż z tym dzisiaj. Bóg chce cię uwolnić od agresji. Bóg chce cię uwolnić od agresji. Ta agresja męczy ciebie i męczy ludzi dookoła. Wyjdź. Potężny Jahwe uwalnia cię dzisiaj od agresji. Agresja jest z tego świata. On cię uwalnia od tej agresji. Ja uważam, Boże, pokój, który wywyższa wszelką. Ja uważam.
się do armii Pana, który zwyciężył. Nie zaciągnąłeś się do armii przegranego, ale zaciągnąłeś się do armii zwycięzcy. Zwycięsko prezentuj swojego Jezusa. Szamaka tatara na masę, Rebeka dobrodo mocno. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad umysłami ludzkimi. Ja ściągam zasłonę z umysłów ludzi. Ja nie pozwalam, aby ktokolwiek powracał.
Udzielaj ludziom, udzielaj ludziom, udzielaj ludziom, udzielaj ludziom, udzielaj ludziom. Wykonało się na ziemi, dzięki Ci, Thank you.
prawdę. W imieniu Jezusa ja przeklinam wszelki lęk. W imieniu Jezusa ja uwalniam nowe przestrzenie mądrości i zobaczenia. Szerwy języki rzeczy Jezus. Duchu Święty wypełnij. Szabak mahalaj ty broni. Kolimny Jezus. Namaszczenie. 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 Szabak mahalaj namaszczenie. Posłuchajcie ludziom. Jedyne Bogu, przepoznaj Bóg, Panie, Ty się zgodzisz, nasze.
wierzy. Pamiętaj, trwaj do końca. Trwaj w dziękczynieniu i trwaj w wierzy. Odpieraj wszelkie naciski diabelskie. Trwaj w wierzy. Nie zgadzaj się na żadną diabelską podróbkę. Pamiętaj, Bóg przyjdzie ze swoim standardem. On wypełni cię twoim standardem. On przyjdzie do ciebie ze standardem. Trwaj w wierze i nie wycofuj się. Trwaj do końca w wierze. Trwaj do końca w wierze. Trwaj do końca w wierze. Jak przystało na żołnierza. Jak przystało na ucznia Chrystusa. Będziesz śpiewała na chwałę Najwyższego. Szakotolono masę,
nas. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata. Nasz Jezus! Podniesiemy
niebiański charakter. Masz zabezpieczenie z nieba. Nie jesteś stąd. Olej to, to jest wokół ciebie. Thank you.
tarczycy. Przyjdź do mnie teraz tutaj. Długotrwała choroba tarczycy. Zapraszam. Twarz w wierze, ale jeszcze nie było manifestacji. Długotrwała choroba tarczycy. Zapraszam tutaj do mnie. Holy Christ, kiedy alarmy. Tomasz Sandra. Tomasz Sandra. Mateusz, proszę cię. Podejdź tutaj. Holy Spirit, kiedy alarmy. Kiedy alarmy. Nina, bardzo proszę. Podejdź do nas tutaj. Szemlarmy. Kiedy alarmy. Połóżcie na nim ręce. Przyjmuję namaszczenie. Będę tym zarządzał.
Twoimi działaniami w tym roku nie dotkniesz niczego, co należy do mnie. Poparzysz sobie łapy o moje życie. Ja Ciebie teraz depczę. Rozbijam Twoje działania. Jesteś!
Kościele. Halleluja. Jesteś wspaniały, Panie. Halleluja. Twoją duszę, przenikać Twoje ciało. Duch Święty,
Duch Święty. Kiedy tylko na to pozwalasz, kiedy otwierasz, jesteś władny zawsze, aby się zamykać i otwierać. On otwiera wtedy, kiedy ty się zgadzasz na otwieranie. On otwiera, kiedy zgadzasz się na otwieranie. To, co on otwiera, tego nikt nie zamknie, ale musisz być zawsze chętny do bycia człowiekiem, który nie jest zamknięty. Musisz być chętny, musisz nie chcieć być zamknięty. Musisz nie chcieć być zamkniętym człowiekiem. Pozwalajcie na to. Pozwalajcie na to w każdej dziedzinie życia. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie ja znam w życiu chrześcijańskim, to jest próba kontrolowania Bożego Ducha w swoim życiu osobistym. Jeżeli kontrolujesz Bożego Ducha w swoim życiu osobistym, skutek jest taki, że On po prostu wtedy nie ma możliwości działania. On nie może działać. Wszechmogący Bóg, tak, dobrze słyszysz, Wszechmogący Bóg nie może działać, kiedy ty kontrolujesz Jego działania. Wielu ludzi nie rozwija się, bo kontrolują Jego działania.